Cześć. Dzisiaj jestem w Warszawie, bo dziś wchodzą na polski rynek dwa nowe modele Xiaomi. Wchodzi Mi 9 SE oraz Redmi 7. A do tego jeszcze bezprzewodowe ładowarki dużej mocy. Zapraszam, obejrzyjmy teraz te telefony. Ja tylko dodam, że pełne specyfikacje obu modeli, które debiutują dziś w Polsce, znajdziecie w opisie tegoż filmu. No i chyba pora powiedzieć o tym, co najważniejsze, ceny. 1500 i 1600 zł, w zaokrągleniu bez złotówki oczywiście, odpowiednio za pamięć wewnętrzną 64 albo 128 giga, przy czym zaznaczam, tutaj pamięci nie powiększycie. Mamy też 6 giga RAMu, świeżutkiego Snapdragona 712, a Xiaomi promuje Mi 9 SE jako kompaktowy flagowiec. No, nieco ustępuje Mi 9, ale na przykład aparat fotograficzny mamy już taki sam, 40-megowa matryca Sony, plus aparat szerokokątny, plus trzeci aparat do rozmywania tła. Z przodu 20 ze sztuczną inteligencją, także fotograficznie powinno być całkiem dobrze. No i do tego oczywiście akumulator z szybkim ładowaniem. Warto jeszcze dodać, że wyświetlacz dostarcza Samsung, to matryca AMOLEDowa, także spodziewamy się przyzwoitych kolorów, przyzwoitej czerni. No ale niestety w telefonie zabrakło, moi drodzy, mini jacka. No i jeszcze Redmi 7 na dokładkę, chociaż jego już od pewnego czasu możecie znaleźć w sklepach. Telefon kosztuje 699 zł z pamięcią 3 plus 32 GB. Na razie tyle z polskiej premiery Redmi 7 i Xiaomi Mi 9 SE. Więcej o obu modelach już wkrótce. Do zobaczenia, cześć.